Widzisz? Tak szczeka. Nie tak jak ty. No nic, czego tu mamy? O, ja cię kręcę. Oh, ale zaraz, gdzie mój pokój? Gdzie ja mogę zostawić wszystkie moje ciuchy? Aż tak wakacje z rodzinką na wsi. Czas start. Dziewczynki, dziewczynki, ostrożnie, nie gubić się. Nie na śmieci tu za bardzo. Bo właśnie tata zabrał nas na wakacje naszego życia. Co ty, Ania? Przecież będzie fajnie. Patrz, mamy tutaj własny, prywatny basen nawet. Pomocy. O matko, to są chyba... To są szczury. Ja nie mogę. Nie wierzę naprawdę, Kitosław. Ostatni raz ty decydowałeś, gdzie pojedziemy w tym roku. Ostatni. Ci to są... O matko, to są gołębie. Jakie piękne są to... Patrz, Pusin, chcesz być jednym z gołębi? Chcesz? Mogę ci tam rzucić. Mufryka, zostaw pana Pusina. I to nie są gołębie, tylko kury. Tato, chyba wiem, jak wyglądają kury. Widzisz, to nawet lata. Mówiłam, że gołąb. No to jest akurat gołąb. Nie, tato, to jest pelikan. O nie, jak to nie ma zasięgu? Niemożliwe. Przecież kupiłam ten najlepszy pakiet. Znaczy, tata kupił. No nie. Zaraz trzeba coś wykombinować. Psy mnie zjedzą. Dopiero co zrobiłam paznokcie. No nie. Ja mówiłam, no jakiś Dubaj, Turcja, cokolwiek. Co ty tak, kobieto, narzekasz? Zobacz, masz tutaj świeżą naturę, wszystko, drzewka piękne. Jest pięknie, zwierzaczków ile masz. Kury? Naprawdę kury? Co ty chcesz, żebym ja tutaj rosół gotowała, czy co? Nawet tak nie mów Andrzejowi, bo się jeszcze wystraszy. Już ucieka. Dobra, od dzisiaj, tak dokładnie, to drzewo jest Pusina. Nazwiemy to drzewo pusinowe, na którym rosną Pusiny. Zjedli ci wszystkie owoce? Co ty taki cieniasz, że je dałeś? Pusin, musimy nauczyć te drzewa, jak się powinno rządzić w tym lesie muwinkowym. Tak, nazwiemy to las muwinkowy. Od dzisiaj. Jak to? Nie ma kur? Wszystkie uciekły? Boicie się kogoś, czy co? Dla mnie lepiej. O, dziewczynki, dziewczynki, słuchajcie. Nazbierałam jabłek, mam dokładnie jedno. Komu soczku? Świeżo wyciskanego. To takie zdrowe, wiecie, no bo swojskie. Ja, to tak rosną opony do samochodów. Ależ to... Zabłysnę w szkole. Powiem wszystkim, jak właśnie rosną krzaki oponowe. Tutaj na wsi. Co to, już szopkę na święta przygotowałam? Przecież jest dopiero wrzesień. Wrzesień? O nie, wracamy do budy. Tak, dokładnie. Mufinka, znalazłem dla ciebie dwie kaczuszki. Zjemy je? Nie! Kaczuszka! Tato, bo ten kurczak nie chce do piekarnika. On jest za mały do piekarnika. Nie, no nie, nie idziesz do piekarnika. Nazwiemy cię... Pisklak. A nie Stefanek? Dobra, Stefan. Chcesz Stefan? Stefan, od dzisiaj zaczynasz samodzielne życie Stefana. Gdzie idziemy? Zabierasz mnie na spacer? Idziemy ze Stefanem na spacer. Stefan, czekaj! Stefan, gdzie idziemy? Stefan. Chyba Stefan się zgubił. Chyba się zabłądził. Ma taką orientację w terenie jak mama. Czeka! Później łapkaczkę! Łapię łapkaczka, łapię łapkaczka. Nie polubimy się. O matko, tu wszyscy jakieś krowy, kurczaki. Jak ja nie lubię zwierząt. O, Dula! Hejka, mama. Hejka, co u ciebie? Jako ty jesteś słodka. No co? Co ty robisz? No wzięłam twoją marynarkę, no widziałeś, jakie to było brudne. Trzeba było to, no wiesz. Wow. O, ho, ho, ho. Ja już wiem, staroźnie radość, co? Ścigamy się, kaczka. Mufinka, łap tą kaczkę. Ścigamy się. Kto pierwszy po nową dostawę jajek? Co trzeba zrobić, żeby zostać kaczką? Może mają taką książkę? Patrz, mamo, jestem kaczką. Spokój tam! O mateczku, jaka dzisiaj jest duchota potworna. Gdzie tu jest klimatyzacja? I to ma być ten all inclusive z basenem? O ja, Monster High! Franki! Hej, Draculora! Dobrze dzisiaj wyglądasz. To mi coś przypomina. Jakiś challenge? Jako Draculora? Nie. Hej, 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 moment! Moment, na wstecznie. Nie bój się, kaczuszko, idziesz do domku. Zostawcie kciuka do góry dla kaczki. Koledzy, mamy intruzów dzisiaj na naszym podwórku. Trzeba zwołać radę i się ich pozbyć. Siema! Jeden z nich. Co? Spokój i cisza. Naprawdę? O nie, o nie! Gdzie jest kaczka? Pusin, zjadłeś ją? Mieliśmy się podzielić. Okej, mogę się dzisiaj troszkę poopalać, no bo wiecie, nic mi tutaj nie zasłania. Tylko slalom przez niespodzianki, żebym tylko nic nie wdepła w moich nowych butach. O kurczaczki, chyba w coś wdepnąłem. O! Kaczuszki. Dużo kaczuszek. Jakie czyste powietrze. Coraz bardziej mi się tutaj podoba. Dziewczynki, wdychajcie, wdychajcie tego powietrza. Dobrze, jak najwięcej, bo jest bardzo zdrowe. Mamo, to śmierdzi kupą. Bez dyskusji. Ła, jestem wielki i potężny Pusin. Właśnie dosiadłem mojego konia. I mam drugi.
drugiego w pakiecie. Moja nowa pasja to hodowla roślin. No przecież wszystko możemy sobie sami robić. Soczki, 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 sałaty. Macie tu trawę, taką. Do wyboru, do koloru. Zielona czy zielona? Kochanie, ja nie chcę żadnego soczku z tych twoich warzywek. To trzeba było jechać do Dubaju na All Inclusive. A teraz, mój drogi, będziemy jeść zamiast słodyczy tylko i wyłącznie nasze owoce. Nasze, które sami tu wyhodujemy. Mamy dokładnie 0 zbiorów na ten moment. Mamy jedno jabłko. Gdzie tu są jedzonko? No widzisz, Piszyn, słabo. No nie ma żadnych. Gdzie tutaj jest czekolada? No przecież podobno czekolada to owoc, tak? No gdzie jest ta czekolada? No okłamali mnie. No ja nie mogę. Mamo! Pani krowo? Pani krowo, halo? Ma pani trochę mleka na zbyciu? Bo nie mam do kawki. Musisz spróbować. Serwy dla mamy kwiatuszki. O ja! Będę wtedy najlepszą córką na świecie. Kitosław, rusz się wreszcie. Zrobisz coś pożytecznego. Zrobisz nam tutaj taki domek. Dobrze? Masz cegły? Poradzisz sobie. To nie są cegły, czy to jest kostka, Ania? Tato, spróbuj te cegły na ślinę skleić. To zawsze działa. Ja tak wszystko sklejam. Tak, na ślinę. A ja się zastanawiałam, czemu wszystkie te rzeczy w domu były mokre. Dynia na Halloween! O ja! Tylko moment, czemu ona jest pełna? Przecież zawsze dynie są puste. O, dzisiaj zrobimy sobie wasz ulubiony sok. Sok pomidorowy. Mamy dużo pomidorków, taka jestem zdolna. Mamo, ale przecież sok pomidorowy to jest najgorszy sok ever! Najgorszy! Jak można w ogóle sok pomidorowy nazwać sokiem? Przecież to nawet nie jest słodkie. Ujacie! Ujacie, zobacz to! Patrz, jaki pomidor! Przecież to dynia na Halloween, Kitosław, no nie wydurniaj się. Dynia? Dynia to ma takie zęby i oczy, nie dam się oszukać. A to proszę, nie upokarzaj się. O, jakie piękne kwiatki mi urosły w tym ogrodzie, no. Jestem pod wrażeniem. Ujacie! Mufik! To jest sianko, tu można spać normalnie. Od dzisiaj jesteście moimi przyjaciółmi. Spokojnie, spokojnie, nie panikujcie. Jestem tutaj. Tak, i ty się nazywasz, i to już was nazywałam, ale już nie pamiętam. To nazywam was jeszcze raz. Andrzej numer 1, Stefan i Stefanica. Imiona mi się skończyły. O matko, komary mnie zjedzą. Ja nie mogę. Mam pomysł. Muszę się ze sprayem na komary cała spsikać i na kleszcze. Przecież tu pewnie mnóstwo tego siedzi tutaj. Ja nie mogę. Ile tego jest? I co, dobrze się tak, mucho? Dobrze? Mamo, widziałaś mój lakier do włosów? Lakier? Brać ze sobą lakier? Tylko spray na owady znalazłam. Ale ja nie wzięłam sprayu na owady. O, no tak, o nie. Muszę znowu iść do okulisty. O ja! Mielki Seven Box najnowszej serii. Co ty tu robisz? Otwórzmy go. Dobra. Oby tu była moja świnka. Przecież jesteśmy na wsi, tu musi być świnka. Albo krowa. No nic. Okej, to będzie... Mama nie widzi, to zjem czekoladki. Zasada 3 sekund. A tu mamy... Co? To nawet nie jest figurka. To jest jakieś papierowe koloseum. Kto w ogóle myślał, że zapytkiem będzie papierowe koloseum? Nie lepiej było zrobić to z czegoś innego niż z papieru? Drep, 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 drep. Chodź, moje biedactwo. Mamusia się tobą zaopiekuje. Chcesz troszkę soku pomidorowego? Pomocy. Łaczy, to hulajnoga 2000? Z kaskiem. Zawsze noście kask. Ja mam czapkę z finką Pepą. Ui, jestem mała mufinka na hulajnodze. Strzeżcie się wszystkie mrówki, bo was przejadę. Co ty, Ania, robisz? Jak to co? Próbuję sobie zrobić zdjęcie nad basenem i chociaż znajomi myślą, że gdzieś wyjechaliśmy w jakieś luksusy. Co ty myślisz, że Mariolka ci uwierzy bez przesady? No masz rację, takie średnie wyszło. U, na tym leżaku. Chodź, ja zapozuję. Chodź, Puszyn, zrobimy sobie tutaj herbatkę z piasku, brudu i kubki ptaszka. Ale będzie pyszna. Chcesz? Ale sobie wcinają czas na piczku. Zjeżdżalnia! Puszyn, pilnuj miejsca! Wchodzę! Jak to? Jeszcze nie wnieśliście moich rzeczy? Co, ja sama mam je dźwigać? Jedna kreska! Tato, bo cię kury zjedzą. Kubka ptaszka. Ale też jest biała, nie będzie widać. A tak, kaczuszek. Wracajcie tutaj. O nie! Zgubiła się. O jacie, kto zniszczył mój ulubiony fotel? O nie, zaczęło się. To też szczury. Nie mówcie nikomu, że to ja. O jacie, to piesek jest. Piesek, 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 piesek. Kitosław, ogarnij się. Ile to masz lat? Pieska nie widziałeś? Mama chciała, to się pozbyłam szczura. Ale szczur przyszedł za mną. No, potowarzyszy mi. Rower, rower, ratunek, wreszcie! Ucieknę na tym rowerze, nieważne czyje to! Bawcie się dobrze, ja stąd zwiewam. Mieliśmy się podzielić! Dla wszystkich pytających, kaczka wróciła do domu! A ja nie jem mięsa! Ale ja bym przemył kaczuszkę! Musisz spróbować! Ej, to Wojtek! Ja to chciałam powiedzieć. Co, padło w co, w kupcie? A nie zostaw pieska!
Zostaw pieska! Już, przepraszam, dopracujemy. A ty idź spać.